Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zadebiutowała spółka Creotech Instruments S.A. Były to przenosiny z rynku New Connect, gdzie spółka pojawiła się w październiku 2021 roku, a więc po 9 miesiącach przeniosła się na rynek podstawowy. Na rynku New Connect spółka miała szansę rozwinąć się biznesowo, a także organizacyjnie w kontekście rzetelnej komunikacji z inwestorami giełdowymi. I to jest właśnie ten cel, który stawia przed rynkiem New Connect zarząd giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Spółka Creotech jest obecna w trzech niszach technologicznych. Jedną z nich jest sektor kosmiczny. Zajmujemy się przygotowywaniem całych dużych misji kosmicznych. Pierwsza z takich misji leci w kosmos w 2023 roku. Drugi sektor, w którym jesteśmy obecni, to są komputery kwantowe. Nie robimy całych komputerów kwantowych, natomiast przygotowujemy systemy sterowania takimi komputerami kwantowymi. To jest też taka nisza bardzo mocno prorozwojowa na całym świecie, ale też w szczególności w Unii Europejskiej. No i trzeci sektor jest związany z ruchem bezzałogowym w przestrzeni publicznej, czyli takimi dostawami za pomocą dronów albo przesyłek, albo w przyszłości również transportu ludzi. Spółka wiąże ze sobą elementy tak zwanej spółki growth, czyli wzrostowej, oraz value, czyli takiej, która dostarcza bardzo konkretne i zapowiadane wyniki finansowe i rozwojowe dla jej akcjonariuszy. Także uważam, że razem z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie spółka będzie się prężnie rozwijać, oczywiście z korzyścią dla wszystkich jej akcjonariuszy.